faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączy, niech człowiek tego nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam, każdy oddala swoją żonę, chyba w wypadku nie żoną, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz on im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. I są tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Oto słowo Pańskie. Przez całe lata, pamiętam, przez całe życie myślałem,
całą szkołę średnią, wszystko przeszło. Nawet i przez myśl nie przeszło. Skończyłem szkołę średnią, jeszcze. A potem to nagle mi się zaczęło stać dziecko. Do dzisiaj się nie mogę pozbyć. No właśnie. I teraz tak sobie potem myślę, Panie Boże, jaki Ty jesteś wspaniały. Dajesz człowiekowi spokój, a potem w przedziwny sposób zapalasz w sercu jakieś dziwne pragnienie, z którym sobie on nie może poradzić. I gdyby tego nie zrobił, byłby nieszczęśliwy. No chyba tak to jest. Bo tutaj człowiek wychodzi za mąż, czy żeni się, to przynajmniej widzi tą osobę. Może przytrzymać się tą. Czyli ten obiekt miłości jest powód. A tutaj w sercu czujesz szarpie człowieka, to szarpie jakimś szaleństwem. Rzeczywiście to jest szaleństwo, ale tylko gwałtownicy zdobywają królestwo Boże. I dzięki Panu Bogu za to, że tak to poukłada, bo człowiek tym bardziej potem klęka przed Bogiem, dziękuję za łaski, za to, co otrzymał. Bo wszystko jednak utrzymujemy, tak jak wczoraj mówiliśmy, przez fenomen ojcostwa i macierzyństwa naszych rodziców. Wszystkie dary, talenty, zdolności rozpoczęły się od momentu, kiedy Bóg posłał nas w konkretne realia czasu i przestrzeni, drogą macierzyństwa i ojcostwa naszych rodziców. A więc oni stanowią bramę, bramę wieczności. Tak, to jest przedziwna rzecz. Przed nami jeszcze. My otrzymaliśmy na krótki czas tą tajemnicę życia i za nami wieczność, dla nas teraźniejszość i przed nami wieczność. Na krótko dostaliśmy w swoje ręce ten dar wolności i te godziny, dzięki którym możemy zdobyć zasługę i wybrać Boga jako najwyższe nasze domy. Dlatego odpowiadamy naszym życiem jako chrześcijanie na to, co Bóg nam objawił. To jest styl życia. Uznaliśmy za prawdę, że Bóg do nas przemówił. Że objawił nam swoją wolę. Że objawił ostatecznie nam swoją wolę przez osobę swojego Syna Jezusa Chrystusa. Że życie nasze uporządkowaliśmy zgodnie z tym, co Bóg nam objawił, czyli wierzymy, że prawdy wiary są objawione i że moralność chrześcijańska jest objawiona. Że to Kościół stał się depozytariuszem tego dziedzictwa. Szymonie, co zwiążesz, będzie związane. Co rozwiążesz, będzie rozwiązane. To jest to, można by powiedzieć, szaleństwo Boga, które tak bardzo zabierza człowiekowi siebie samego. I dlatego przychodzi do nas nie jako potężny władca, ale pokazuje, że składa siebie w głowie człowieka niepokalanej Matki. Tak, posłuży się świątynią jej ciała, jej serce kochane. I ciało będzie tą pierwszą świątynią, którą On nawiedzi swoją obecnością, Boże Zbawiciel. Nie inaczej. Tak Bóg wejdzie w historię świata jako maleńki i bezbronny. Wszystko zależy od jej woli matczyny, od jej serca, od jej ciała, tak, od jej ust, którego wykarmi. I tak Bóg będzie przychodził do każdego człowieka z taką właśnie miłością. Z miłością dziecka, bo potem tą miłość przeniesie na krzyż, kiedy na krzyżu będzie konał. Bo koziolizny już rozpocznie modlitwę małego, bezbronnego dziecka, które będzie wołało: Ojcze mój, tatusiu kochany, Ty wszystko możesz. Ty wszystko możesz. A potem na krzyżu zawoła dziecko: Ojcze mój, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. I w tym dziecięctwie do nas przychodzi, mówi nam, że jest tak bezbronny wobec nas, jak to dziecko, które matka musi wykarmić, które musi wypielęgnować. Tak przychodzi bezbronny w czasie miłosierdzia. To jest czas, który trzymasz. I twoje serce, jeżeli się nie otworzy, jeżeli nie będziesz pielęgnował tego życia Bożego w sobie, jeżeli je zabijesz, to ono jest tak delikatne, jak to dziecko. Potrzebuje pokarmu, potrzebuje sprawy, potrzebuje pełnej opieki. To życie może w tobie. To właśnie życie potem Kościoła, życie sakramentalne, poprzez posługę Kościoła. Ono sprawia, że to życie wzrasta, że człowiek potem zdolny jest do heroizmu, a wszystko będzie osadzone na miłości. Ostatecznie Chrystus powie, jak go zapytają, które przykazanie jest największe, powie, że oto to będziesz Boga miłował całym swoim sercem, wszystkimi swoimi siłami, całym swoim życiem, całym swoim umysłem. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. A drugie, podobne jest do niego. Będziesz w
bliźniego miłował jak siebie samego. To jest fundament, na którym Bóg opiera całe swoje dziedzictwo właśnie w tym rozumieniu, które my otrzymaliśmy jako chrześcijanie, jako jego uczniowie. Dlatego już odpowiadamy stylem naszego życia. Patrzymy na świat swoim światopoglądem chrześcijańskim. Nie dyskutujemy z Panem Bogiem, nie oskarżamy Go, bo nigdy nas nie zabił. Nigdy nie cofnął na tego słowa. Nigdy Bóg człowieka nie zdradził. Nawet wtedy, kiedy inni krzyczeli z podniesionymi pięściami, gdzie był Bóg, kiedy płonęły krematorium, gdzie był Bóg? Bóg kona w tych, którzy umierali. Właśnie o Boga się nie boją. Bo Bóg pokaże, że umiera w tych, którym odmówiono prawa do życia. Umiera w tych, którzy płonęli. Umiera dzisiaj w głowie. W tych, którzy na rękach matki konają, bo on nie ma ta matka, żeby coś im było z głowy. Z głowy, co 3 sekundy umiera dziecko. Na rękach matki na ziemi. Bóg umiera w tych, którzy cały czas są unicestwiani, którym się odmawia godności. W tych właśnie biednych, gdzie 2/3 świata żyje w niedostatku. I dlatego o Boga się nie bójmy, bo Pan nam objawi, że On konał w sercach tych, bo mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych moich braci. Umarł za wszystkich, bez zmiany. Mnie uczyniliście. A więc nie bójmy się o odpowiedzi na to pytanie. Ja się boję innego pytania, które Bóg zadał. Wiecie, to powie, ja konałem tam. Ty mnie pytasz, gdzie ja byłem? Ja byłem w sercu świętego Maksymiliana, który konał, który do końca rozgrzeszał, który w moim imieniu miał władzę błogosławić tym, którym odmówiono prawa do życia. A gdzie byłeś ty? Gdzie był człowiek? Czy Hitler, Stalin, czy inni oprawcy pytali Boga, jak mają żyć? Dlaczego mi Boga powierzają? Dlaczego ludzie Boga powierzają? Czy któryś z oprawców i morderców pyta Boga, jak trzeba żyć? Czy Bóg mu powiedział, zabijaj, pal, mord? My jako chrześcijanie to rozumiemy. Dlatego też doceniamy to, co jest najpiękniejsze. Tą całą subtelność też objaśnienia, że wchodzą w naszą historię poprzez łono rodziny, Maryi i Józefa. I to jest ta patronka na dzisiejsze trudne czasy. Na bardzo trudne czasy. Fenomen tych patronów, niepokazanie znaków świętego Józefa, przecież odsłania nam się w całym tym Bożym Narodzeniu, w tej ogromnej próbie, jakiej zostaje poddany ten Boży mąż, święty Józef, kiedy musi wybrać pomiędzy prawem Bożym a pragnieniami swojego serca. Czy być wiernym Bogu i wydawane je na śmierć? Bo tak to rozumiem. Rozumiem to jako zdradę, kiedy przyniosła pod sercem życie, czego nie wspólnie. Czy dochować wierności Bogu, ale wtedy musiał ją wydać na śmierć, bo prawo było bezwzględne. I mężczyznę i niewiastę przyłapany na cudzołóstwie ukarzesz śmiercią. Zginął pokory, żeby się zło nie manuszył. Tak bronili się w tamtych czasach, żeby jeden rozpustnik potrafił wytrzepić całe tebie, cały naród. Wielkie cywilizacje antyczne padły między innymi o splugawione korzystanie z daru przekazywania życia, tego tak zwane słynne świątynie prostytucji sakralnej całego nierządu. Kulty i rządu, które nazywano kultami godności. Tak właśnie patrzymy, jako chrześcijanie rozumiemy więc głębiej, więcej, bo Bóg nam pokazuje w tym Bożym mężu świętym Józefie, że właśnie wybiera, dochowuje wierności Bogu, a zarazem na siebie jest w stanie wziąć konsekwencje tego, co się stało. Wybiera rozwiązanie niczym salowo. Mówi do niej, odejdź ode mnie. Nie chcę brać Twojej krwi na moje ręce. Ale nie chcę też swoją osobą przybyć tego, co się stało. Dlatego odejdę. Trudno. To nie mówimy, że nie sprawdzimy się jako rodzic. Ale Ty odejdź. Bądź bezpieczny. Niech Cię błogosławi. Kiedy dokonał wierności Bogu, kiedy gotów był na siebie przyjąć wszystkie cierpienia od ludzi, tak, bo to o nim by mówiono, że nie sprawdził, skoro wiedzieli, że odprawił brzemienną, to na niego poszło. Plugawe słowa i myśli. Dlatego był gotów wziąć to ze względu na Boga. I wtedy otrzymuje więcej niż każdy inny. Mężczyzna Józefie, nie bój się. Bo to serce nosi ona dzieciątko, ale poczęte mocno ma się.
Ty będziesz jego ojcem. Ty, tobie przekazuje nad tym władzę. Ty nadasz mu imię. To ojciec rodziny wprowadził wszystko. Był stróżem prawa Bożego. Ojciec rodziny reprezentuje głowę, a więc samego Boga Ojca w Trójcy Przenajświętszej. Każdy ojciec, każdy mężczyzna to ten, który ma być stróżem prawa Bożego i ma być kustoszem świątyni życia, jaką jest niewiasta. I to właśnie w ramiona świętego Józefa złoży Bóg niepokalaną dziewicę, która jest świątynią życia. Wczoraj mówiliśmy niewiasta, imię Ewa oznacza matka życia, dająca życie, świątynia życia. I kustoszem tej świątyni życia staje się mężczyzna na moc mandatu Bożego. I na to święty Józef otrzymuje w ramiona włożoną, błogosławioną dziewicę z poczętym Bożym Synem pod sercem. To on zatroszczy się, on wymarli swój wielkoma. On wypracuje lew, który będzie spożywał Boży Syn. Czyli Józef nam wymarli to ciało, które ostatecznie na krzyżu stanie się dla nas Eucharystią. To jest fenomen właśnie tego, w jaki sposób Bóg wchodzi w historię świata. Tu wszystko jest logiczne. Wszystko jest logiczne. Tu nie ma pewność. Jeżeli na kolanach człowiek przed Bogiem analizuje objawienie, to tu naprawdę nie ma pewność. To jest tak proste wszystko. Jeżeli człowiek z pokorą klęka, Bóg ci objawia i rozumiesz wszystko. Ale jeżeli chce przy pomocy swojego umysłu za dużo zrozumieć, to diabeł poprowadzi nam. To dopiero pokora sprawia, że twoje serce się otwiera również na poznanie Boga. Że Bóg w jednej chwili daje się większe zrozumienie niż 1000 przeczytanych książek. I tacy byli właśnie święci, których wspominamy, święty Jacek, Odrowicz, święty Maksymilian Patron, naszej świątyni. Tak, spośród grona największych świętych jest właśnie obok Bożego Syna postawiony święty Józef. Jego fenomen wyjdzie nam już w tym, co mówiliśmy, Bożym Narodzeniu, kiedy wszyscy zamkną przed nim swoje domy. Zamknie się przed nim prawnie gospoda, a ludzie wskażą mu miejsce przeznaczone dla zwierząt, stajni, chleb. Tam musisz iść ze swoją małżonką. Tam jest dom dla ciebie. Co mógł czuć ten, który był głową rodziny? Miał świadomość objawienia, że dziecko, które on otrzymuje, także pochodzi z tajemnicy Bożej. On do końca jeszcze może i nie wie, kim ono będzie, ale wie, że ręka Pańska na nim jest. Nie ma wątpliwości, że obok niego stoi tak, którą Bóg wybrał. I teraz on musi ją zaprowadzić do stajni, do miejsca przeznaczonego dla zwierząt. Czy któraś matka chciałaby chodzić w takim miejscu? Nam czasem może narodzenie nie przeszkadza ta stajenka. Wiecie dlaczego? Bo nas stawiali nam na głowie cech baranków, nam tam stawiali. Jak teraz klęka, to dzieci przychodzą, a ja kiwa główką, tak jakby rzeczywiście się nic nie stało. I zapominamy o brutalnej prawdzie, że święta rodzina musiała wyjść, że święty Józef miał wejść, jak mówili nasi święci, i tą stajnię oczyścić najpierw, swoimi rękoma, cały brud wynieść. Że to miejsce było niegodne wejścia, a co to dopiero zamieszkanie, żeby tak się Boży Syn narodził. Upokorzono. Ale właśnie fenomen Józefa wyjdzie w tym, że on tam wejdzie z całą swoją pokorą i sercem. Ze łzami w oczach wyniesie ten brud. Tak. Wyczyści ten żółw i wprowadzi nam niepokarane. I Bóg wejrzy na jego serce, na jego pracę. I pobłogosławi i tam stąpi niebo, nie do domu, nie do pałacu, ale tam, gdzie będzie ten Boży mąż, któremu Bóg zawierzył swojego Syna. To jest fenomen świętego Józefa. Skoro stajnie miejsce dla zwierząt był w stanie przerobić na miejsce mieszkanie dla Boga, i że Bóg uczynił z tego mieszkania świątynię najcudowniejszą i najpiękniejszą na świecie. To znaczy, że jest go patron na te właśnie czasy. Czyli zanim Bóg narodzi się na ziemi, oczekuje świątyni ciała Matki Boskiej, tej, która przyjmie go do swojego serca i do swojego ciała. I będzie potrzebował potężnych ramion, tego, które będzie pustoszem tej świątyni. Zanim Jezus narodził się w pewnej stajni, ta stajnia została oczyszczona ręką świętego Józefa. I on prowadzi tam Maryję, która urodziła Bożego Syna. Dlatego Jezus, kiedy przeniesie tą modlitwę na krzyż, to z wysokości krzyża będzie mówił do każdego ze swoich uczniów: Syn, córko, to jest twoja matka. Czyli składa nas z powrotem w jej sercu. W jej głowie, tak. Bo to jest
świątynia Ducha Świętego, miejsce uświęcone przez Niego. Potem mówi do Maryjo, to są Twoje dzieci, Matko. Ona rodzi nas. Dlaczego chce, żebyśmy się schronili w jej sercu? Bo on wie, że kiedy ją weźmiemy do naszego domu, to Maryja rodzi na nim Jezusa. On może się urodzić tylko przez nią. Nie ma Bożego zbawienia bez Maryi w tym wymiarze boskiego Syna mającego na krzyżu. Nie ma. On zawsze będzie przychodził do nas przez jej dziewicze i matczyne łono. Tak to rozumiemy, jako chrześcijanie. A więc dlatego jest ona pośredniczką przyjściu Bożego Syna na ziemię. Więc krzyż nam odsłoni jej macierzyństwo już rozpustarte na nas, na wszystkich ludzi na całej ziemi. Dlatego też zachęcam do takiej pogłębionej refleksji nad tajemnicą świętej rodziny. Ten patron, święty Józef, powinien być obecny w każdym domu. Przecież on uczy ojca rodziny, jak uszanować kobiecość, jak uszanować dziewictwo, jak uszanować czystość małżeństwa, jak uszanować, jak wychować. Przecież to on wybucha w stronę Bożego Syna. To on wprowadził go w dorosłe życie. Że matką nawet stać nie wolno było w miejscu, gdzie mężczyźni się mogą. Byliście, kto był na pielgrzymce w Ziemi Świętej? No widzieliście, w synagodze obie siedzieli z mężczyznami? Do dzisiaj kobiety mają swoje miejsce, mężczyźni mają swoje. I tak było zawsze. Dlatego też to rolą ojca było wprowadzenie dziecka w wiarę, gdzie był stróżem prawa Bożego. On broni godności matki. Kiedy ojciec bronił godności matki, to tak naprawdę bronił swoich dzieci, żeby przekleństwa na ziemi nie ściągnęły, bo Biblia potem podejmie temat rodzicielski i powie, że przeklęty w oczach Boga, który wysłużył ojcu czy matce, który matkę do gniewu pobudza. Czyli ten początek Boży w domu był strzeżony przez ojca. Nie wolno było odpyskować matki. Trzeba było pokornie przyjąć to, co ona mówi. Nie wolno było pyskować i rzucać jej poniewierać swojego ojca. Biblia powie, synu, miej cierpliwość nad ojcem, nawet jeśli by rozum stracił. Bo miłosierdzie względem ojca nie idzie w zapomnienie, ale otwierać niebo i całe pokolenia będą błogosławione. Poczytajcie sobie Księgę Przysłów, Księgę Mądrości. To jest życie. Tam nam Bóg pokazuje, jak rozumiano działanie Boże w życiu człowieka. Ukochani bracia i siostry. Dlatego zachęcam do takiej właśnie refleksji nad tą częścią naszego objawienia, objawienia człowieka jako rodziny, mężczyzny, niewiasty, uposażony w ten święty dar przekazywania życia. Potem pokazuje nam też Chrystus moc, jaką wkłada w nasze ręce. Przecież to jest coś niesamowitego. Najpierw do Szymona mówi, Szymon, będę posłuszny słowom, które Ty będziesz na ziemi wypowiadał. Co zwiążesz na ziemi, związane będzie w niebie. Co rozwiążesz, będzie rozwiązane. A więc staje się posłuszny, pokornie oddaje Ci władzę nad moimi barankami, ale zażąda od niego czegoś więcej niż on inny. Mówił Szymon, czy Ty miłujesz mnie bardziej, aniżeli wszyscy? Bardziej. Bo trzykroć go rozumiem. Dlatego to trzykrotne pytanie oznacza najwyższy stopień. Czyli tak język biblijny to ukazuje. Czyli jeżeli trzeci raz Piotra zapytał, oznaczało to miłość w najwyższym stopniu. Piotr zapłakał. On mówi, a więc baśń baranki Boże. Dopiero wtedy, kiedy Piotr zapłakał, kiedy rzeczywiście z jego oczu popłynął jakby dowód tej miłości do końca. Dopiero wtedy do niego mówi, baśń baranki Boże. Czyli od tych, którzy chcą baśń baranki, Chrystus żąda większej miłości. Niż od innych, dlatego tu mam problem. Tu mam problem. Często to pytanie słyszę w swoim sercu. Klękam wieczorem i ciągle ono brzmi jak echo gdzieś w mojej duszy. Czy ja kocham Cię bardziej, aniżeli inni? Czy ja naprawdę Cię kocham bardziej? I boję się, że nie cały czas. Mówię, co jeszcze mogę zrobić, żeby Ci pokazać, że naprawdę Cię kocham? Nie. Przede wszystkim unikać grzechów, zła. Tego, czego Ty się na nie brzydzisz. Ale wiem, że jestem słaby. Wiem, że potrzebuję Twojej pomocy. I wtedy przypominam, że jest miłosierny. I że przez moje serce, moje dłonie, przez usta kapłana chcę błogosławić. Ale nie dlatego, że ja jestem wielki, silny, tylko dlatego, że On mi dał tą władzę. Że On mnie wybrał. I to zobowiązuje.
bardzo, bardzo mocno zobowiązuje. Ukochani, chciałbym jeszcze w ostatnim zdaniu zachęcić Was więc do takiej wielkiej walki też duchowej o Boga, do swoich dzieci, swoich bliskich. Pamiętajmy, że modlitwa chrześcijaństwa otrzymała tak wielką skuteczność, iż potrafi nawet zamknąć piekło. Prawdziwa chrześcijańska modlitwa, jak mówi ojcowie Kościoła, otrzymuje losy świata, otrzymuje sprawiedliwą rękę Bożej Sprawiedliwości, Bożego Ojca, żeby nie spadła na ziemi i nie ukarała ludzkości. I przez całą historię zbawienia to widzimy. I czasy współczesne, ja uważam, że jeżeli jeszcze ręka sprawiedliwości nie spadła na świat, to dlatego, że chrześcijanie się modlą. Że na ołtarzach jest celebrowana Eucharystia. Bóg nam to pokazał w różnych sytuacjach. We wszystkich ostatnich objawieniach, a przecież największym tym fenomenem naszych czasów jest objawienie Bożego Miłosierdzia, czyli na nowo ukazanie światu męki boskiego Syna pomającego na krzyżu, który prosi o to, abyśmy zawierzyli Jego miłości. Prosi Ojca, aby nie poczytał nam grzechu. Przecież to się dokonuje w piekle pomiędzy jedną wojną a drugą, w samym środku tego tygna, pomiędzy czarną zarazą na zachodzie, a czarną na wschodzie, w piekle, w Polsce. Tam to był czas, na krótko otrzymaliśmy wolność. Na parę. Po 123 latach ojcowie nasi przenieśli ojczyznę, zbudowali ją na nowo, pokochali Boga. Pokochali patriotyzm, pokochali to, co święte, ojcostwo, macierzyństwo, bo była godność Ojca Matki w domu uszanowana. Odbudowali ją ojczyznę. I Bóg mówi o sobie jego syna, córką moją, prostej zakonnicy z dwoma klasami szkoły, tak zwanej sezonowej. Dwie klasy. Niektórzy piszą cztery. Nie. Siostra Faustyna skończyła dwie klasy szkoły sezonowej, bo nawet nie była szkoła roczna. Do niej mówi córko, odgłoś światło, że moje serce otwarte jest i pragnie miłosierdzia, że mnie muszą klęknąć. Ja czekam na nich, że jeżeli nie zwrócą się do miłosierdzia, to będą musieli zmierzyć się ze sprawiedliwością. Przecież to, co ona robi, to jest szaleństwo miłości Bożej. Przecież chrześcijanin potrafi tak pokochać Boga, że swoją miłością potrafi dotrzeć przed sam majestat Trójcy przy Najświętszym. To siostra Faustyna powie, że akt czystej miłości Boga ma taką moc, że nie zatrzymie go ani cherubin strzegący dojścia do drzewa życia w raju, ani chóry anielskie, ani nawet serafin, który jest ogniem Bożej miłości, nie może zatrzymać aktu czystej miłości człowieka, który kocha Boga i ze względu na Boga pragnie szczęścia wiecznego dla drugiego człowieka. I dlatego ona to zrozumiała, jak nikt chyba do tej pory. Bo to do niej Pan Jezus powie, miłość Twoja jest tak wielka, że w taki sposób jak z Tobą, nawet z serafinami w niebie nie obcuje. Nawet z serafinami. Dlaczego tak? Serafin, żeby kochać, nie musi żałować. On wybrał i jego pokarmem jest miłość. Ty, żeby kochać, musisz walczyć. Musisz walczyć ze swoimi słabościami, z całym światem, ze swoimi namiętnościami i z całym piekłem, które cię nienawidzi. Serafin nie musi. Dlatego umiłowała sobie w twoim sercu Trójca Przenajświętsza. O co poprosisz, stanie się, bo Ojciec ściga cię swoimi łaskami, bo nie kradniesz darów Bożych dla siebie, ale przelewa się na biedny grzesznik. Pragniesz tego, czego ja pragnę na krzyżu, zbawienia duszy nieśmiertelnej. Przykuj się do mnie i poszli, a ona przytula do mnie, Panie, jeśli miłe Ci jest to, co robię, to mam do Ciebie prośbę. Mów, córko moja, proszę Cię, Panie, aby dzisiaj żadne z dusz nieśmiertelnych, które na ziemi umrą i na sądzie Bożym staną, nie została na wieki potępiona. To Pan Jezus sam. Po dłuższej chwili dopiero mówi, córko moja, o wielką rzecz prosi. O wielką rzecz prosi. Panie, ale dla Ciebie więcej dać łatwiej niż mało. Przecież miłością sam jesteś, miłosierdzie. Córko moja, o wielką. Ona nie prosi o katolików, nie prosi o chrzczonków. Ona prosi nie żadna z dusz nieśmiertelnych na ziemi. Ona modli się za muzułmanów, Żydów, Hindusów, buddystów, za satanistów, za morderców,
zagrabie, że za cudzołożników wszystkich modli się. Żadna z dusz nieśmiertelnych. Ona pokazuje szaleństwo miłości, którą chrześcijanie potrafią sami już wierzyć. I dlatego Pan Jezus mówi: córko moja, choć o tak wielką rzecz prosisz, stanie się, jak prosisz. Bo miłość Twoja przemogła sprawiedliwość Boga. Dlatego żadna z dusz nieśmiertelnych, które dzisiaj na ziemi skonane, które na sądzie Bożym staną, nie zostaną na wieki potępione. Ale wiedz, że o jedną rzecz prosisz. Dlatego łącz swoją miłość z moim dziecięcym, konającym sercem na krzyżu, aby wynagradzać Ojcu o grzech ludzkości wielkie są i o pomstę do nieba wołają, o sprawiedliwość Bożą. Kochani, jeżeli jedna zakonnica potrafiła zamknąć piekło na całą drogę swoją miłością, to myślicie, że męka Chrystusa na krzyżu? Nie. Myślicie, że nie wymodlicie swoim bliskim zbawienia? Ale trzeba zawierzyć Bogu. Nie chcieć po swojemu. Czasem Bóg łaski udzielił tylko w życiu śmierci. Może dopiero na łożu śmierci byłem przekonający, którzy się nawracali. Bo Bóg w odpowiednim momencie weźmie i rzuci człowieka w kochanie miłosierdzie, żeby nie odrzucił tej łaski. I dlatego właśnie nie dziwmy się, że ona prosi aż o tak wiele, dlatego że chrześcijanie mają pociągnąć za sobą również i grzeszników. Kto by grzesznika wyrwał ze szpon śmierci wiecznej i uratował jego duszę nieśmiertelną, ten na wieki błogosławiony będzie, tak mówi objawienie. Ukochani kojarzący, dziękujemy Panu Bogu za to, że jesteśmy chrześcijanami, że otrzymaliśmy właśnie ten dar na przygodnik. Jak ojcowi, synowi i córki, kiedy klękamy, adorujemy Boga, to wiemy jednocześnie, że tak naprawdę walczymy o szczęście wieczne dla nas i naszych bliskich, i obyśmy to szczęście wieczne wspólnie osiągnęli, czego serca sobie i Wam życzę. Amen. Thank you.